Tak. Byłeś taksówkarzem. Dziwna puenta niezwykłej kariery. Nie, no były, są jeszcze dziwniejsze. Proszę. Byłem ogrodnikiem. A, rozumiem, co sadziłeś. Pracowałem... Zasadzimy ziarno. Tak. Okej, żartowałem. No. Jeździłem również dużymi autami, ciężarówkami. Nosiłem w Stanach? W Stanach, w Polsce tak samo. W Polsce tak samo. Co jeszcze robiłeś? Badania wysokościowe mam, wisiałem pod mostem na chabówce. I tam, chabówka, co to jest? Chabówka, wiadukt, co to jest? Przez jakiś czas. Chabówka, wiadukt? Po prostu, ja tam robiłem badania, ten, no taką miałem przez 3 miesiące pracę. Wisiałeś 3 miesiące na chabówce? Wisiałem na szelkach. Joka, musiałeś być nieźle zjarany. Ja naprawdę mógłbym wymieniać tego dużo. Wydawało się tylko, że 2 miesiące. I co jeszcze robiłeś? O Boże, Kuba, naprawdę, no, moglibyśmy dalej wymieniać. W restauracji też pracowałem przez jakiś czas. To znaczy, to była restauracja, która przygotowywała cateringi. Widziałem wtedy największe lodówki na świecie, do których się wchodziło takie całe. To była restauracja gruzińska. I to najpierw się przygotowywało posiłki przez 2 dni, a później się je wydawało na imprezie, którą przygotowywaliśmy. Dwudniowe posiłki wydawaliście? Jakie posiłki? To była restauracja gruzińska. To była gruzińska restauracja. A potem nie wydawaliśmy. Ale oni byli czynni co drugi dzień. No przestań. Francuski piesek to dla niego... Dobrze, dobrze.